Nie bój się. Poznajcie mojego nowego kumpla. Nazywa się Lucky. Nasz piesek rodzinny, bo jestem teraz w Legnicy. Za oknem powoli już wieje cieplejszy wiatr. No i można powiedzieć, że ta znienawidzona przez wszystkich freestylerów aura zimowa się kończy wreszcie. Freestylerzy chyba zrozumieją, ale no, uwierzcie mi, okres zimowy to jest strasznie trudny czas dla każdego freestylera i zwłaszcza podczas tej pandemicznej zimy, gdzie nie było dostępu do siłowni, do salek. No czasem to jest niewiarygodne, ile trzeba się namęczyć, by zdobyć no dobre miejsce do trenowania, bo jak wiecie, trenowanie w zimnie na dworze jest dosyć niekomfortowe, możliwe, ale dosyć niekomfortowe, co zniechęca wielu freestylerów, no ponieważ nogi są zimne i nie są tak szybkie, tak dynamiczne, jak to jest, kiedy mamy no ciepełko, jesteśmy w pełni rozgrzani. Ale powiem wam, że jestem mega zadowolony z siebie, że mimo tego trudnego okresu udawało mi się przeprowadzać codzienne, regularne treningi. No i trzymałem formę, nieźle zaprogresowałem podczas tej zimy. Wprawdzie udało mi się zdobyć dostęp do salki, ale po czasie, bo zmierzam do tego, że cholernie cieszę się, o Jezu. Że cholernie cieszę się, że przeżyłem ten okres zimowy, ten znienawidzony okres zimowy. Ja już na początku tej zimy, już w listopadzie, w grudniu zeszłego roku przeczuwałem po kościach, że to będzie okropny czas. Bałem się tego okresu. Wiedziałem, że będzie problem z dostępem do sal. Musiałem trenować albo w pokoju, albo w zimnie na dworze. No i nie jest to czas stracony. Najgorszym rozwiązaniem byłoby w ogóle odpuszczenie, co niektórzy freestylerzy zrobili, nad czym bardzo ubolewam i drodzy freestylerzy, zachęcam was do powrotu do regularnych treningów, ale zmierzam do tego, że jestem, no powiem wam, zadowolony z siebie, zadowolony z tego, że utrzymałem regularność podczas tej trudnej zimy, że mimo wszystko trzymałem tę formę, bo jak wiadomo też również podczas zimy energia życiowa jest dużo mniejsza, a wiadomo, jak jest dużo mniejsza energia życiowa, to trudniej jest się zebrać do treningu, więc w takich sytuacjach po prostu trzeba mieć dobry mental, dobrą, silną wolę, albo po prostu kochać to, co się robi. Ja nie wyobrażam sobie takiej wizji, że odpuszczam treningi, bo jest trudno. To jest ten czas, kiedy nasze charaktery są sprawdzane i mam wrażenie, że zdałem egzamin. No dobra, dosyć pitolenia. Dzisiaj idę na trening i spotkam się z legnickimi freestylerami. Na pewno z Kubą, nie wiem, czy Adam przyjdzie. Tak trochę ciężko jest się nam umówić na te treningi. To jest tak, że przychodzisz i to jest jedna wielka niewiadoma. To będzie niespodzianka, kto przyjdzie na umówioną godzinę. No dobra, lecimy na wiosenny trening. Do zobaczyska. Popu! Ale fajnie, cieplej, dużo cieplej. Na bolidzie przyjechał. Siema. Ale dzisiaj fajna pogoda, co? Najlepsza. Nie ma to jak granie na dworze i na tartanie. Już ktoś się wcześniej zadomowił na tym boisku, widzę. Nie pochwalamy. Jak tam, Kuba? Słyszałem, że kontuzja pleców była. No, prawie miesiące grania, to ciężko było. Ale się wyleczyło. Jacek Chlebowski ci pomógł. Tak, tak. Właśnie pozdrawiamy fizjoterapeutę freestylera Jacka Chlebowskiego. Zrobiłem odcinek o tym, jak unikać kontuzji. To możecie zobaczyć ten stary odcinek. Zaraz gramy. Kurde, tak ciepło się ubrałem z przyzwyczajenia. No ja też, właśnie nie widziałem, jak się ubrać. Ale tak, mam wrażenie, że nie muszę się rozgrzewać. No. Teraz się zaczyna, że tak powiem, taki najbardziej efektywny sezon w roku. Zobaczymy, jak te niekomfortowe treningi przyniosą owoce podczas tego komfortowego sezonu, że tak powiem, bo od tak naprawdę od marca do października to jest taki najlepszy czas tak, we freestylu. No, swoją drogą, niezła anomalia pogodowa. Teraz jest plus 12, a tydzień temu w Łodzi było minus 13. Był mróz i kupę śniegu, nie dało się jechać rowerem w ogóle. A teraz proszę, jeszcze trochę śniegu zostało. Tak nagle ciepło, z dnia na dzień się zrobiło, wczoraj jeszcze zimno było. No ale fajnie, fajnie, bo nie mogłem się doczekać tej wiosny. Szybko przyszło. No wiesz, nagle było tak zimno, a teraz nagle ciepło, to aby nie wróciło. Żeby nie było nagle zimno.
Adam jak Adam. Cześć. Ale zjechana ta brazuka. Osiemnastkowa brazuka. W sumie ja też dostałem na osiemnastkę brazukę. Tak. Tylko zwykłą. Ja dostałem Orbus. No. O! Biodra! Już biodra mam zmęczone. Wczoraj miałem 3,5 godziny trening freestyle, więc dzisiaj to odczuwam. Żeby nie było, że się tłumaczę, dzisiaj dalej gram. Kurde, mogłem następnego NTK lecieć. Tak ładnie wybiłem tego tatwa, mogłem następnego NTK lecieć, ale w głowie miałem, że po tym tatwie być jeden tatw i dalej kombo. Zamiast improwizować i lecieć z następnym NTK, bo miałem do tego piłkę, zawahałem się i zdropiłem. Trzeba się tego duczyć. Też tak macie? Nie wiem, czy słyszycie w tle, ale ptaszki śpiewają. Ciepły zachodzik. Kurde, mamy wiosnę. Starczy na dzisiaj. Kuba już wcześniej poszedł, Adam już idzie, ja też już idę. Więc co? Jest wiosna? Są ciepłe dni? Już nie macie żadnych wymówek. O nie! I co teraz? Teraz trzeba po prostu trenować. Więc trzymajcie się. Eldoszka!